Swoi i obcy. Swoi i obcy, temat aktualny. Zacznę, proszę Państwa, od dość długiego cytatu, ale będzie malowniczy. Już, tak, proszę Państwa. Jest luty 2017 roku i świat zbiera żniwo strat wyrządzonych przez wojnę atomową na Bliskim Wschodzie z końca poprzedniego roku. Globalny poziom radioaktywności jest i będzie przez najbliższe 8 lat tak wysoki, że tylko ludzie mieszkający w schronach przeciwatomowych mogą być pewni przeżycia w jakimś takim zdrowiu. Dla reszty, która musi oddychać niefiltrowanym powietrzem, jeść żywność i pić wodę o wysokim poziomie skażenia, perspektywy są ponure. Prawdopodobnie 10% umrze na choroby popromienne w ciągu kolejnych 2 miesięcy. U następnych 30% mogą się rozwinąć groźne formy raka w ciągu 5 lat. U pozostałych prawdopodobieństwo wystąpienia raka będzie 10-krotnie większe niż normalnie. Ryzyko, że dzieci będą zniekształcone, jest 50 razy większe niż przed wojną. Szczęśliwcami oczywiście są ci, którzy byli wystarczająco dalekowzroczni, by wykupić udział w schronach przeciwatomowych postawionych przez zapobiegliwe firmy budowlane, gdy w początkach XXI wieku wzrosło napięcie międzynarodowe. Większość z tych schronów zaprojektowano jako podziemne wioski, każda z wystarczającą ilością kwater i zapasów, by zaspokoić potrzeby 10 tysięcy ludzi przez 20 lat. Wioski są samorządne, z demokratycznymi konstytucjami, które były ustalone zawczasu. Mają także skomplikowany system zabezpieczeń, który pozwala wpuścić do schronu tylko uprawnione osoby. Informacja, że nie będzie konieczne pozostanie w schronie dłużej niż przez 8 lat, była naturalnie powitana z radością przez członków podziemnej społeczności zwanej Fairhaven. Ale doprowadziła także do poważnego konfliktu między nimi. A to z okazji tego, że powyżej szybu, który prowadzi w dół do Fairhaven, są tysiące ludzi, którzy nie mają udziału w schronie. Można ich zobaczyć i usłyszeć dzięki kamerom telewizyjnym zainstalowanym przy wejściu. Bardzo proszą o wpuszczenia. Wiedzą, że jeśli dostaną się do schronu szybko, unikną większości konsekwencji wystawienia na promieniowanie. Początkowo nie było wiadomo, jak dużo czasu musi upłynąć, zanim można będzie bezpiecznie powrócić na zewnątrz. Nikt w schronie nie myślał o spełnieniu ich próśb. Teraz jednak kwestia wpuszczenia przynajmniej niektórych stała się zasadna. Jako że zapasy potrzebne będą tylko na 8 lat, wystarczy ich dla przeszło dwukrotnie większej liczby osób. Zakwaterowanie jest tylko niewiele większym problemem. Fairhaven był zaprojektowany, by funkcjonować jako luksusowy ośrodek, gdy nie było prawdziwego niebezpieczeństwa i został wyposażony w korty tenisowe, baseny i dużą halę sportową. Gdyby wszyscy zgodzili się ćwiczyć dla zachowania kondycji aerobik we własnych pokojach, można by zapewnić prowizoryczną, ale wystarczającą powierzchnię do spania dla wszystkich, którym wystarczyłoby pożywienia. Tym na zewnątrz nie brakuje więc teraz zwolenników wewnątrz. Najbardziej ekstremalni, nazwani przez oponentów krwawiące serca, mówią, że schron powinien przyjąć dodatkowo 10 tysięcy ludzi. Tak dużo, jak uda się wyżywić i zapewnić lokum, aż będzie bezpiecznie wyjść na zewnątrz. Oznaczałoby to rezygnowanie z wszelkich luksusów w jedzeniu i innych dostępnych rzeczach, ale krwawiące serca wskazują, że los tych, którzy pozostaną na zewnątrz, będzie dużo gorszy. Krwawiące serca mają przeciwników. Niektórzy z nich podkreślają, że ci na zewnątrz są ogólnie gorszym rodzajem ludzi, gdyż byli albo niewystarczająco dalekowzroczni, albo niewystarczająco bogaci, by zainwestować w schron. Dlatego, mówią, spowodują problemy społeczne w schronie, będą dodatkowym obciążeniem dla opieki zdrowotnej, handlu i usług oraz edukacji. Przyczynią się do wzrostu przestępczości, w tym wśród nieletnich. Opozycja jest także wspierana przez małą grupę tych, którzy mówią, że byłoby niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy zapłacili za udział w schronie, by ci, którzy nie zapłacili, korzystali z niego. Oponenci przyjęcia innych są głośni, ale jest ich niewielu. Wspierają ich jednak znacznie ci, których jedynym argumentem jest po prostu niechęć do zrezygnowania z ulubionych sportów, tenisa i pływania. Pomiędzy krwiącymi sercami i tymi, którzy sprzeciwiają się przyjęciu jakichkolwiek ludzi z zewnątrz, jest grupa pośrednia. Tych, którzy myślą, że w wyjątkowym geście życzliwości i dobroci niektórzy z zewnątrz powinni zostać przyjęci, ale nie tak wielu, by mogło to spowodować znaczną różnicę w jakości życia w schronie. Proponują zamienienie 1/4 kortów tenisowych na miejsca do spania i oddanie niewielkiej przestrzeni publicznej, która i tak była mało użyteczna.
Dzięki temu 500 ludzi mogłoby zostać zakwaterowanych, co określający się sami jako pośredni uważają za rozsądną liczbę, wystarczającą, by pokazać, że Fairhaven nie jest niewrażliwy na prośby tych, którzy mieli mniej szczęścia. Zostaje ogłoszone referendum. Są 3 propozycje. Przyjąć 10 tysięcy osób z zewnątrz, przyjąć 500 i nie przyjąć nikogo. Za czym byś głosował? No. Przechodzimy do... Po tym wstępie... Zaraz tutaj mam. Należy postawić dzisiaj etyczne pytanie o granice naszej wspólnoty moralnej ze względu na narodowość. Znaczna większość z kilkunastu milionów uchodźców, ponieważ na świecie jest kilkanaście milionów uchodźców, otrzymuje schronienie przynajmniej tymczasowo w krajach mniej rozwiniętych świata, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce i w Azji. Skutki dla tych krajów są dotkliwe, często są bardzo dotkliwe. Pakistan na przykład, który w latach 80. przyjął uchodźców z Afganistanu, do dzisiaj nie uporał się z oddrzewieniem, wycinka lasów, która tam miała miejsce dla drewna na opał. Artykuł 14. Zacytuję Państwu artykuł 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania. Tak brzmi ten artykuł. W 1950 roku powołano Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Komisarz przysiągł pomóc każdej osobie, która jest poza krajem swego pochodzenia z powodu uzasadnionego strachu przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość czy opcję polityczną i jest niechętna bądź niezdolna uzyskać samoochronę od swojego rządu. Ta definicja ma wąski zakres. Żąda, by każde roszczenie do statusu uchodźcy było badane oddzielnie. Nie udało jej się objąć masowych ruchów ludności w okresach wojny, głodu i zamieszek, jakie miały od tego czasu miejsce. Reakcje na uchodźców są, jak wiadomo, nieentuzjastyczne. Reakcje te się usprawiedliwia się obwinianiem samych ofiar. Odróżnia się prawdziwych uchodźców od uchodźców ekonomicznych, by stwierdzić, mamy to oczywiście, by stwierdzić, że ci drudzy nie powinni otrzymać pomocy. To rozróżnienie jest wątpliwe, gdyż większość uchodźców opuszcza ojczyznę, wiele ryzykując i narażając życie. Rozróżnienie między kimś uciekającym przed prześladowaniami politycznymi i kimś, kto ucieka z ziemi, która stała się bezużyteczna z powodu nieurodzaju, suszy, długotrwałych suszy, czy z powodu wojny trwającej, jest trudne do usprawiedliwienia. W obu przypadkach istnieje równa potrzeba uchodźstwa. Definicja ONZ-u, która nie zakwalifikowałaby tego drugiego przypadku, czyli z powodu głodu, z powodu suszy, jako uchodźstwa, ucieka przed problemem. Nie rozwiązuje, tylko ucieka przed problemem. Jakie są możliwe trwałe rozwiązania dla uchodźców? Możliwe są 3 rozwiązania. Pierwszy to jest dobrowolna repatriacja. Drugi, lokalna integracja w kraju, do którego dotrą jako pierwszego. Trzecie, przesiedlenie do innego kraju. Pierwsze rozwiązanie, dobrowolna repatriacja, to byłoby najlepsze, ale to rzadko jest możliwe, dlatego że przyczyny, które spowodowały uchodźstwo, na ogół trwają bardzo długo. Państwo może wiedzą o tym, że w 1946 roku Polska przyjęła, kraje tak zwane socjalistyczne przyjęły uchodźców z Grecji, dlatego że tam była wojna domowa i ci Grecy się tutaj w różnych stronach, głównie w Bieszczadach i we Wrocławiu na zachodzie Polski poosiedlali. Kiedy pułkownicy greccy odeszli z władzy w 70-tych latach, niektórzy z tych Greków wrócili rzeczywiście do ojczyzny, ale bardzo wielu pozostało, a ich dzieci to już na ogół pozostały, dlatego że ich ojczyzna już była Polska. Sama pracowałam kiedyś z takim Grekiem, który był dzieckiem takiej emigracji. Drugi to jest lokalna integracja w kraju, do którego dotrą jako pierwszego. Lokalne osiedlenie jest na ogół niemożliwe, gdyż sąsiednie kraje zmagają się ze swoimi problemami, ze swoją własną nędzą,
ze swoją na ogół niestabilnością polityczną. Trzecie rozwiązanie, przesiedlenie do innego kraju. Wobec tych trudności związanych z rozwiązaniem pierwszym i drugim byłoby to rozwiązanie najlepsze i to pozostaje jedyną opcją i w sytuacji uchodźstwa dla uchodźców jest to marzenie, żeby się osiedlić w jakimś innym kraju. Proszę Państwa, zaskoczę Państwa, chyba tylko 2% uchodźców zostaje przesiedlonych na stałe do innego kraju. Są miliony, które wybrałyby tę opcję, gdyby te kraje ich przyjęły. Dla uchodźców może to oznaczać wybór między śmiercią a życiem. Podejście ex gratia, czyli z łaski. Dość powszechny pogląd jest taki, że nie mamy żadnego moralnego czy prawnego obowiązku, by zaakceptować w ogóle jakichkolwiek uchodźców, a jeśli już ich zaakceptujemy, to jest to dowód naszej hojności i humanitaryzmu, czyli naszej właśnie łaski. Pogląd ten nie jest moralnie zasadny. Jest w konflikcie z powszechnie głoszonymi poglądami o równości wszystkich ludzi, o równości wszystkich, jak się to mówi ładnie, istot ludzkich i odrzuceniu dyskryminacji na podstawie rasy czy narodowości. Wobec tego pogląd o tym, że przyjmujemy kogoś z łaski jest niespójny, jest niekoherentny z innymi wygłaszanymi przez nas na ogół poglądów. Wszystkie rozwinięte kraje dbają o dobro swoich mieszkańców na wiele sposobów, chroniąc ich legalne prawa, edukując ich dzieci, dbając o ich poziom, o ich dostęp do opieki medycznej, jeżeli nie dla wszystkich, przynajmniej dla najuboższych, dając zasiłki socjalne. Uchodźcy nie utrzymują żadnych z tych korzyści, jeśli nie uzyskali akceptacji w danym kraju, a w większości tej akceptacji nie uzyskują. Czy to zróżnicowanie w traktowaniu mieszkańców i uchodźców i tych przybyszów daje się etycznie obronić? Bardzo niewielu etyków poświęciło w ogóle temu problemowi jakąkolwiek uwagę. Jeżeli etycy piszą o sprawiedliwości, o swoich i obcych, to piszą o sprawiedliwości w obrębie społeczeństw zachodnich. Niesprawiedliwe jest istnienie niesprawiedliwości w obrębie tych społeczeństw. Natomiast bardzo rzadko dotykają, czy na ogół nie dotykają do niedawna, nie dotykali problemu niesprawiedliwości w obrębie swoich i obcych. Kwestia uchodźców należy do najważniejszych kwestii moralnych naszych czasów, i zwłaszcza ostatnich czasów, i stawia istotne pytanie o to, kto jest członkiem naszej wspólnoty moralnej. Przyjęcie ludzi będących w potrzebie, jak już mówiłam, jest czynem ex gratia. Prawo do azylu jest zwykle respektowane, dopóki liczba azylantów jest stosunkowo mała. Uchodźcy, jeżeli nie mogą liczyć na przychylność z racji jakichś szczególnych sympatii politycznych, muszą zdać się na łaskę danego kraju. Zasada azylu, jaka jest zasada azylu? Każdy uchodźca, któremu uda się postawić stopę na ziemi innego kraju, ma prawo żądać azylu i nie może być deportowany z powrotem do kraju, w którym może być prześladowany ze względu na rasę, religię, narodowość czy poglądy polityczne. Błąd w obecnym podejściu, czyli w tym podejściu ex gratia. Zamiast zasady ex gratia należy politykę imigracyjną oprzeć rzetelnie na interesach wszystkich, których dotknie. Gdy interesy różnych stron są w konflikcie, należy rozważyć równo wszystkie interesy, co znaczyłoby, że pilniejsze czy bardziej fundamentalne interesy biorą górę nad mniej fundamentalnymi. Pierwszym krokiem jest określenie tych, których interesy wchodzą w grę, a pierwszą i najbardziej oczywistą grupą są sami uchodźcy. Ich najpilniejsze fundamentalne interesy są wyraźnie stawką. Życie w obozie dla uchodźców oferuje niewiele więcej niż zaledwie utrzymanie się, czasem z trudem. Kolejną najbardziej bezpośrednio dotkniętą grupą są mieszkańcy przyjmującego narodu. Jak bardzo będą dotknięci, zależy od tego, ilu uchodźców przyjęto, jak dobrze wkomponuje się społeczeństwo, jaki jest stan gospodarki. A co z argumentem? Sekundę, gdzieś mi się zgubiła. Zrobił mi się bezład w moich notatkach. Muszę znaleźć. Argument. Jak nie mam, jak muszę znaleźć argument, jeżeli nie, to będę z pamięci odtwarzała.
Już. Tutaj miałam. Już wczepiła po prostu. Tak, przypomnę, na czym skończyłam, bo już Państwo to wyleciało z głowy. Drugą, najbardziej dotkniętą grupą są mieszkańcy danego kraju przyjmujących uchodźców. Nie powinniśmy zakładać, że sytuacja mieszkańców kraju, który przyjmuje uchodźców, zmieni się na gorsze. Gospodarka może dostać takiego przysłowiowego kopa dzięki napływowi uchodźców. Wielu mieszkańców może dostać możliwość rozwoju biznesu w związku z koniecznością zaspokajania ich potrzeb. Inni mogą się cieszyć bardziej taką kosmopolityczną atmosferą, pojawią się nowe sklepy spożywcze, pojawią się nowe restauracje. Uchodźcy, co jeszcze trzeba sobie, z czego sobie zdać sprawę, że uchodźcy są najlepszymi z imigrantów, dlatego że nie mają dokąd pójść. Imigranci, którzy przyjeżdżają, nie uchodźcy, mogą wrócić do siebie, przynajmniej pod pewnymi warunkami. Uchodźcy nie mają gdzie wracać, w związku z tym rzeczywiście czynią wszystko, żeby się zintegrować. Fakt, że przetrwali, co jeszcze, że przetrwali w ciężkiej sytuacji, sugeruje wytrwałość, inicjatywę i potencjał. Są jeszcze konsekwencje wynikające z nieprzyjęcia pewnej liczby uchodźców. Otóż stabilność gospodarcza i pokój na świecie zależą od międzynarodowej współpracy opartej na pewnej dozie szacunku i zaufania. Kraje bogate, jeżeli zostawią kraje biedne same sobie z ich problemami, na taki szacunek i takie zaufanie mogą nie liczyć, będą mogły nie liczyć. Konsekwencje negatywne, bo oczywiście są konsekwencje negatywne, ja tutaj roztaczałam perspektywy dobre przyjęcia uchodźców, ale konsekwencje negatywne. Uaktywnienie się postaw rasistowskich, co oczywiście już mamy, w społeczeństwie dane, wpływ na środowisko naturalne, zachęta do uchodźstwa dla następnych. No jeżeli tym się udało, to nam się też uda, czego jesteśmy obserwatorami. Możemy podwoić i znowu podwoić liczbę przyjmowanych uchodźców, a obozy uchodźców na świecie nadal nie będą puste. A może im bardziej będziemy przyjmować uchodźców, tym bardziej będą napływać nowi. Jeśli niedobre konsekwencje staną się prawdopodobne, czy praktycznie już pewne, bilans interesu przemawiałby przeciw dalszemu wzrostowi liczby przyjmowanych uchodźców. I wtedy należy od nowa przeprowadzić bilans korzyści i strat i rozpatrzyć interesy wszystkich. Proszę Państwa, są tacy, którzy mówią tak, uchodźców jest zawsze, jest ich kilkanaście milionów na świecie. W związku z tym nasza pomoc jest kroplą w morzu. Nie zaradzimy problemu uchodźstwa, ale to nie znaczy, że mamy nic nie robić. To jest oczywiście obłudne, dlatego że jeżeli przyjmiemy parę tysięcy uchodźców, to parę tysięcy, no powiedzmy, że żyć uratujemy. W związku z tym róbmy, co możemy. Tyle na temat uchodźstwa. Uchodźstwa i swoich obaw. To jest taki temat bardzo nas wszystkich dotykający, pojawiający się codziennie w prasie wszędzie. Ja myślę, że jeżeli chodzi na przykład o nasz kraj, to chyba nie jest kwestia tego, że my jesteśmy nietolerancyjni. Problem tkwi chyba bardziej w tych samych uchodźcach, gdzie oni nie umieją się, zresztą nic nowego nie powiem, nie umieją się jakby integrować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na pewno zaważył na tym ten terroryzm, który stamtąd pochodzi. Ja jestem z tłumu, ja jestem jedną z Polek, jedną z ludzi naszego kraju i my mamy rodziny, my się po prostu, słuchając tych opowieści i widząc, będąc świadkami w telewizji wszędzie tych różnych zamachów, po prostu nie chcemy, boimy się. Tak? A prawda jest też taka, że jesteśmy też krajem, który ekonomicznie naprawdę nie jest, a teraz to coraz niżej, więc ja nie wiem, czy byłoby takim celowym przyjmowaniem uchodźców islamskim, tym bardziej, że jesteśmy krajem katolickim, tak? To
bo już w tej chwili to jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Ale to ja jeszcze nie znaczy, że jesteśmy nietolerancyjni. Ja idąc ulicą słyszę ukraiński język, tu tam coraz ich więcej jest Ukraińców, jak Wietnamczyków, Chińczyków, i jakoś nikt tutaj w Polsce przeciwko nim nie protestuje. Natomiast jeżeli chodzi o islam, no tak właśnie jest, ale to jest, wynika najprawdopodobniej moim zdaniem z tej nieumiejętności integrowania się tych ludzi, przyjmowania innych zasad, to znaczy zasad kraju, do którego przybywają. I takie, no nie ukrywam, że czytam tu i tam, bo jednak człowiek się tym wszystkim interesuje. I takie podejście, bo islam jest lepszy niż na przykład katolicyzm czy chrześcijaństwo, bo my powinniśmy jako, powiedzmy, katolicy płacić im za to, że oni są jakby wyższą rasą. No przepraszam bardzo, kto się na to zgodzi? Nikt się na to nie zgodzi. Tym bardziej, że każdy kraj boryka się z własnymi problemami. I dodawanie sobie tych problemów, no nie jest to, powiedzmy, zadaniem łatwym. Trzeba być, no, tu trzeba przepracować jakieś pewne zasady przyjmowania tych ludzi. Ja myślę, że ja, powiedzmy, nie jestem w tej chwili politycznie jakoś po tej czy po tamtej stronie, jakkolwiek, powiedzmy, moje przekonanie bardziej skręca w lewo, tak? Bardziej jestem humanistką, bardziej bym chciała, żeby na świecie panował pokój, żeby wszyscy się kochali i w ogóle go. Natomiast mam świadomość zagrożeń, no naprawdę. Przecież po to są wojny, żeby zniszczyć, a młode dziewczyny na przykład, no jak to, ja mam założyć burkę, no zbawimy przecież w rodzinach wszędzie. Ja mam być poddana mężczyźnie, bo on będzie mógł robić ze mną, co tylko będzie chciał. No przepraszam bardzo, przez tyle lat dążyliśmy do emancypacji, do wyzwolenia tych kobiet i teraz my mamy się tym rzeczom poddawać. No jest dlaczego to takie... Pani uważa, że my się mamy poddać? Polska miała propozycję od Unii Europejskiej przyjęcia 6 tysięcy uchodźców zaledwie. Zaledwie 6 tysięcy. I Polska się wybroniła od tego, to był bardzo niepolityczny, krok. Chcemy zaznaczyć, pani stwierdziła, że Polska nie jest nietolerancyjna. Ja musiałbym się z tym nie zgodzić, ponieważ ja mogę się z poglądem takim, że z faktem nawet, że mamy bardzo dużo uchodźców na przykład z Ukrainy i widać ludzi z Ukrainy i słychać. Nie są uchodźcy. Nie są uchodźcy, to są Polacy. Przyjeżdżają tu do pracy. Tak, to są imigranci. Nie dyskryminujemy mniejszości ukraińskiej, to jest bardzo dobrze. I ja jestem, że tak powiem, w niebo wzięty z tego powodu. Ale patrząc na stanowiska większości Polaków, na przykład wobec homoseksualizmu, wobec jakiejś mniejszości religijnych. Nie mówię tylko o islamie, ale tak samo jest bardzo często z protestantyzmem. Ja w szkole mam po prostu codziennie, nawet bym powiedział, przykład homofobii reprezentowanej przez po prostu młodzież, która po prostu wyzywa siebie od, przepraszam, że powiem tak brzydko, pedałów. Bo po prostu i nasze społeczeństwo nie można powiedzieć, że nie jest, nie... Ale nie można uogólniać, przepraszam bardzo. Nietolerancja, bo ogólnie źle się nasz temat właśnie pokazuje, jakby zakłada swojość i obcość. Ogólnie właśnie, akurat rozpatrujemy przykład uchodźców, ale ogólnie cały ten problem dyskryminacji jest na tak wielu płaszczyznach. I w Polsce, Polska jest jednym z krajów, w którym na przykład właśnie ja bardzo dobrze znam na przykład właśnie homoseksualizmu. Jak jest wobec jakby polskiego narodu stanowisko wobec homoseksualizmu i większość Polaków niestety w badaniach sprzed kilku lat jednak była przeciwko akceptacji homoseksualizmu. Dalej, jesteśmy jednym z krajów Unii Europejskiej i jednym z najmniejszą akceptacją dla homoseksualizmu. I prawidłowo. Tak to wygląda w Polsce. I
jakby nasz kraj, i to wygląda tak dalej, jakby następnie pani powiedziała, że jakby problem też polega na tym, że uchodźcy islamscy, tak, czyli uchodźcy z krajów islamskich nie chcą się asymilować. I z tym trudno się nie zgodzić, ale powiedziałbym, że bardzo duża część tego problemu po prostu jest w złej polityce wobec uchodźców. Po prostu nie dajemy im tak dobrych możliwości do asymilacji, tylko zamykamy ich po obozach. Zamiast po prostu włożyć ich między swoich, że tak powiem, powiedzieć im, patrzcie, jesteście wokół nami, jesteście z nami. Znaczy, drodzy Państwo, i tak, to jest bardzo trudne do realizacji i ja jestem perfekcyjnie świadomy tego, że po prostu to są tylko ładne słowa, ale trzeba pamiętać, że jeśli kogoś zamknie się w getcie, to będzie on miał swoją jakby taką świadomość tej drobnej ojczyzny. Niech Państwo pomyślą o... Przepraszam, jeśli Państwo myślą o Polakach w Stanach Zjednoczonych. Też są te getta polskie, tak? No, ale Polaka oni sami są ze sobą. To nie jest tak, że powiedzmy, przecież islamiści nie są w obozach. To oni, rodziny przyjeżdżają do nich i oni też tam mieszkają, bo ciągle. Aniu, ale to jest naturalne, bo jak Polacy... Zaraz, tutaj Pan proszę skończyć, tak? Jakby jest, ale jest duża różnica między jakby środowiskiem, które osoby wybierają z własnego wyboru, a środowisku, które po prostu bierzemy uchodźców i po prostu przewodzimy ich autokarem do obozu, w którym będą wszyscy tacy sami, więc oni nie będą mieli nawet nie mają szans poznać tej kultury, którą my, wartości, które my reprezentujemy i nawet już o asymilacji nie mówię. Tak, pani. Ja jeszcze Państwu dopowiem, że przykre jest to, że to jest wszystko bardzo trudne do wyjaśnienia podczas jednego wykładu, podczas jednego spotkania. Ale myślę, że bardzo często, tak jak my na przykład mówimy, że Polska jest krajem katolickim, mamy wśród znajomych mnóstwo ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Też, tak? I dawajmy im prawo do tego, żeby żyli normalnie w tym kraju. Czy mamy ludzie o innej orientacji seksualnej, więc dajmy im też prawo do bycia człowiekiem, bo tutaj rozważania mamy na poziomie etycznym, tak? Jeszcze tak sobie myślę, że bardzo często wynika to z naszych własnych lęków i z nieznajomości, z posługiwania się stereotypami. I te stereotypy przenosimy z pokolenia na pokolenie. O tym już też rozmawialiśmy, prawda? O nazywaniu kogoś Żydem, pedałem i tak dalej. Mnóstwo takich określeń funkcjonuje, bo wypowiadamy je często bardzo bezwiednie. Miałam okazję jeszcze uczestniczyć w takim projekcie i tu Państwu też polecam. Ośrodek Teatralny Kana prowadził coś takiego jak pobyt tolerowany. Niesamowity pomysł na pokazanie nam, jak się czuje uchodźca w obcym kraju. Bo my skupiamy się na tym, żeby takiemu człowiekowi dać jeść, pić, dach nad głową. Cieszmy się, ale z tego możemy się cieszyć. I to każdy z nas, ja nie chciałabym być też w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że nie będę nigdy w życiu. To jest dobre na 5 dni, na 10 dni, na miesiąc. Ale właśnie uczestnicząc w tym eksperymencie, w projekcie, w pokazie, nie wiem jak to nazwać, w pewnym momencie uświadomiłam sobie, bo nas tam zostawiono w takim trwaniu, że ja współczuję tym ludziom. Właśnie, bo im się daje ten dach nad głową, a tak naprawdę nie rozwiązuje się żadnego problemu. No ale poczekaj, to jest, wiesz, to mówcie o obozach. Ja nie chciałam być źle zrozumiana. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, prawda? Ani przeciwko homoseksualistom innej orientacji, kompletnie. Mnie to, dopóki to nie szkodzi nikomu, to niech sobie to będzie, prawda? Ja nie wnikam w cudze sprawy, mnie to nie obchodzi. Natomiast ja chciałam tutaj tylko powiedzieć, jakie poglądy w dużej mierze przeważają. Dlaczego my nie chcemy tych tutaj... Bo się boimy. Z powodu stereotypu właśnie, że oni nas zdominują, że rzeczywiście, że żona będzie za mężem szła, prawda, trzy kroki będzie dźwigała szaty. Ale słuchaj, nikt w Polsce... Nic takiego nie będzie. Nikt w Polsce nie każe wychodzić za kogoś o... Znaczy, kto ma inną religię, tak? Jeśli ona świadomie się decyduje i myśli, że on się dla niej zmieni, albo porzuci swoje wartości, no to jest... Się myli.
To jest jej problem. W tym wszystkim chodzi, bo jednak no, ale o co? I że chcemy ich, ale nie chcemy ich za ścianą, żeby nie byli naszymi sąsiadami? Nie zrozumiałam tego. No chodzi o to, że co? Że my chcemy, my jesteśmy tolerancyjni i tak dalej, ale my nie chcemy ich obok, za ścianą? Nie chcemy ich widzieć? Ja myślę, że o to i przyznajmy się też do tego, że to o to chodzi. Rzeczywiście, będą mieszkać za ścianą i stosują się do naszej kultury, okej. Nie możemy ich traktować, ale jeśli będą życie w grupach zamkniętych, to możemy się spodziewać, że za chwilę na ulicy będzie zarządzanie. Ale to zależy od polityki państwa, to co pan powiedział, prawda? Że albo państwo ich mieści w grupach, albo ich porozprasza. Nie to chodzi, że rozproszeni dostosują się do naszych warunków, jakoś będziemy żyli. Ale jeśli będziemy za życie zamknięci, w którym momencie wyjdą i... Znaczy, proszę też pamiętać o tym, że między kulturą europejską a kulturą islamską jest duża przepaść. I wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś z nas ze swoją rodziną jedzie na przykład do kraju arabskiego, do Egiptu, na wieś i próbuje się dostosować do ich realiów. Zajmie parę lat, zanim zrozumie, o co chodzi. Nie możemy oczekiwać, że ci ludzie przyjadą i następnego dnia powiedzą: dzień dobry, fajnie, że się spotykam. No tak. Może pójdziemy na schowowego. Ale Człowiek o innej kulturze, o innym wyznaniu przyjeżdża do innego kraju, to jego trzeba uświadomić. Zagrożenia, tak? Do których powinni się ci ludzie dostosować, ale nie można oczekiwać, że oni następnego dnia staną się tacy jak my. No właśnie. Bo to jest abstrakcja. Ale tak jak kolega ten młody mówił, bardzo dojrzały zresztą pogląd, to właśnie brakuje tego uświadamiania przez władze, przez rząd, jakichś specjalnych ośrodków, czy no nie wiem, wyznaczania granic, w jakich mogą się poruszać. No albo się dostosują, albo nie, ale jak oni nie wiedzą, do czego mają się dostosować. Pani, proszę. Oni chcą po prostu mieć lepsze warunki. Przepraszam, teraz pani. To jest ciekawe, że 23 osoby tylko. Ale my też po to jeździmy przecież, no więc... ale po co my jeździmy za granicę? Zaraz, a proszę, może proszę... Proszę o uprzejmie o zachowanie ładu. Proszę o uprzejmie o zachowanie ładu. Proszę pana, teraz pani. Takie ciekawe spostrzeżenie właśnie o naszej też polskiej mentalności. Ostatnio też byłam na takiej konferencji, spotkanie z innym i tam przedstawiciel Polskiej Akcji Humanitarnej mówił o nas jako o ludziach pomagających innym. Jest to charakterystyczne dla Polski, bo już to jakby przetestowali przez wiele lat udzielając pomocy humanitarnej w różnych miejscach. My Polacy bardzo chętnie pomagamy wtedy, kiedy są klęski żywiołowe, głody i tak dalej, natomiast wojny i konflikty właśnie już uciekano z tego. I może też warto by się zastanowić jakby nad naszym podejściem do tego typu właśnie kwestii, bo czemu tu chcemy i łatwo nam jakby przychodzi ta pomoc, natomiast tam, gdzie konflikty i jakieś innego rodzaju, po prostu umieszczamy to poza swoim jakimś tam zainteresowaniem i możliwością tej pomocy. Proszę państwa, mam jeszcze jedno, czy taki europocentryzm i mentalność człowieka Europy, prawda, że to cały świat ma się dostosować do nas. Śniadanie kontynentalne. Jedziemy, niech państwo zauważą, jedziemy na wycieczkę właśnie do Azji i jedziemy z naszą kulturą. Mam nam podać jajka, szynkę i coś tam na śniadanie, o tej a takiej porze. Nie jemy na śniadanie tego, co oni mają. Nie jadamy tych rzeczy, chyba że mamy taką fanaberię, żeby poznać kuchnię lokalną, prawda? Łóżko ma być kontynentalne, klimatyzacja, wszystko ma być europejskie. I teraz jak przychodzi do nas za granicę, chce przyjechać do nas, to my jesteśmy zdegustowani, zniesmaczeni, no jak to, nasze wygody nam może odbiorą. A przecież to jest tylko kwestia jakiegoś uszczęcia pewnego luksusu, to jest wszystko. I ja mówię, to jest przede wszystkim, to pan chce coś powiedzieć jeszcze, tak? Proszę. Jakby dla mnie osobiście, znaczy ja już będę musiał niestety chyba się zrobić coś, czego nie bardzo nie lubię robić, czyli odnieść się do przykładu osoby, którą ja znam. Bo moja siostra studiuje u nas na PUM-ie po angielsku. I na studiach angielskich jest właśnie bardzo dużo
osób z, no, nie z Polski, przyjezdnych. Głównie z krajów skandynawskich, chyba, tak? Z skandynawskich bardzo dużo, też z Holandii, tutaj z Niemiec kilka osób. Tylko jakby bardzo duża część tych osób właśnie to są osoby na przykład tam Szwedzi pochodzenia właśnie jakiegoś blisko wschodniego, bo właśnie ich rodzice byli imigrantami. I właśnie ja widzę po prostu w tych osobach, że nie można powiedzieć, że po prostu imigranci się nie asymilują. I to jest to, że imigrant nie asymiluje się, postawić się na kurnacie, bo jakby jest bardzo dużo osób, które i tak naprawdę, ja bym powiedział, że nawet większość imigrantów, która na przykład wyjechała do Ameryki, imigranci islamscy w Ameryce, imigranci z tych imigracji wcześniejszych, nie, w tych 2005, to właśnie ci imigranci to, by, to były tak naprawdę te same rejony, że tak powiem, świata, a jakby ludzie się asymilowali, więc nie można postawić znak równa się od imigranta do osoby, która się nie asymiluje. Po prostu największy problem jest w wyedukowaniu albo, albo nas, bo mamy stereotypy, albo ich, bo nie znają w ogóle tej kultury i nie umieją, nie, nie umieją jej poznać, ponieważ są po prostu zamknięci w jakichś obozach, w jakichś środowiskach, z których po prostu nie mogą wyjść. Tu jest duży problem. Tutaj pan podniósł jeszcze kwestię taką bardzo istotną według mnie, edukowanie nas. Niech państwo zauważą, że jak nas się edukuje, w jakim duchu wobec islamu. Islam jest czymś groźnym, islam to oczywiście właśnie kobieta zakryta od stóp do głów, zależna od męża, on ją może w każdej chwili tam zabić, poćwiartować, zjeść i tak dalej, cokolwiek, cokolwiek zechce. Natomiast nie przedstawia się islamu jako coś, co niesie dobre wartości. Z kolei ten mężczyzna opiekuje się kobietą, tak? No więc na przykład to, że ona jest zależna od niego, ale on jej daje całkowitą opiekę, może coś takiego. No i oczywiście, no, takie co Kaczyński mówi o tych robakach, że oni przywodzą słowa się ze sobą. Wszystko to jest na negatywną propagandą. Ja bym powiedział właśnie, dla mnie to mnie najbardziej boli, że po prostu bardzo duża część ludzi widzi imigrantów i islam jako właśnie jako taką zagrożenie i właśnie takie jakieś chore, dla nas trochę przestarzałe i chore właśnie pojmowanie świata. Tylko problem jest w tym, mi się też wydaje troszkę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej naszej europejskiej kultury, w której na przykład jakby źródłem jej, jakby jedną z dużych podstaw był przez bardzo długi czas jednak katolicyzm, chrześcijanizm, który jakby, tak, fundamentem jej był chrześcijanizm, który jakby jest bardzo, bardzo różną religią od tej islamskiej i jakby nawet nie tylko o system wartości, ale o, nie mówię tylko o systemie wartości, ale też o strukturze religii. My mamy tak papieża, mamy jakieś głowę, a oni, ich jakby kościół jest bardzo rozproszony i też jeden będzie tam przywódca jednej dosłownie najmniejszego z procentów, który powie, że święta wojna i wszyscy zabijamy i puszczą to w telewizji, a po prostu będzie i jeszcze po prostu większość, i ja to zawsze powtarzam. Ale tak jest. Ale w naszej kulturze, po prostu ludzie, że po prostu wyznawcy islamu po prostu się normalnie dla nas Europejczyków w normalnych rodzinach, w normalnych warunkach, z normalnymi dla nas wartościami funkcjonują i nie ma takiego czegoś, że po prostu jest jakby ta wielka dyskryminacja kobiet, wielka dyskryminacja tego i jakby jest, to jest jakby, to jest oczywiście jedna z twarzy, tak? Tak samo jak chrześcijanie mogą, tak, mieli różne czarne miejsca w swojej historii. Mieliśmy swoje święte. Tak, tak, nie do końca, ja rozumiem i doceniam też, że ja tutaj chciałam tylko uświadomić, jakie są, powiedzmy, tutaj odczucia naszego większości, dużej części. Natomiast byłam kilka razy w Niemczech zachodnich i tam byli na przykład Turcy, były całe rodziny i wcale ci ludzie, rodowici Niemcy, nie byli nimi zachwyceni. Więc są, owszem, są, oni ich tolerują, bo są karni, natomiast wcale jest nieprawdą, że oni tak się asymilują. Ja mówię,
ten problem z asymilacją. Są od lat. Tak, oczywiście, oczywiście. I nawet są te getta. Ja powiem, ostatnio w te wakacje wyjechałem do Szwecji, do moich znajomych. I oni mi mówili, że po prostu są dzielnice w mieście, w których oni po prostu by po jakiejś tam godzinie, na przykład kobiety, by nie poszły. I szczególnie tak dla nas normalnie brane. Oczywiście, że tak jest. Ale jakby to wszystko zawiera się w tym, co ja powiedziałem. Zła polityka imigracyjna i jakby traktowania tej imigracji. Zła polityka edukacji imigrantów. Ja też jestem przekonana. Ale poza tym patrząc na zachowanie niektórych Polaków, to też bym się na niektóre dzielnice później. Można no, szczerze, nie trzeba szukać na reakcji. Sama miałam też różne takie właśnie zdarzenia, że po prostu no, trzeba reagować tak wzywaniem policji, czy w jakiś inny sposób. Tak, to moim zdaniem tak samo jak mówimy w tej chwili o tym, że w islamie jest terror. Jest jakiś odłam muzułmanów, parę promili, powiedzmy, którzy mają radykalne postawy i nienawidzą chrześcijan. Tak jest. Są radykalni muzułmanie, są terroryści muzułmanie, a tak samo są radykalni chrześcijanie, są terroryści chrześcijanie. W Stanach Zjednoczonych do 2001 roku największy atak terrorystyczny był zamach, kiedy nie pamiętam już nazwiska człowieka, który wysadził bodajże w Oklahoma City radykalny. Nie, Timothy McVeigh nazywał, wysadził budynek w Oklahoma City i zginęło tam chyba 430 osób. On był radykalnym chrześcijaninem. Także tutaj, tak w tej chwili mamy myślenie, które terrorysta równa się islam, islam równa się terroryzm, jest to radykalne uproszczenie. Zamachy na Łódź, czy Center, one spowodowały taką... Przychodzę, ale tak samo mamy wśród hinduistów, tak samo wśród buddystów nawet są osoby, które mają radykalne postawy. Oczywiście, w każdej jakby populacji, czy też opcji religijnej występują takie postawy i jakby przypisywanie ich tylko jednej powoduje to, że jakby tracimy jakikolwiek obiektywizm. Tak. Na przykład jest żenujące to, że w kraju, którego ileś milionów ludzi w różnych okresach czasu uciekało z różnych powodów, w czasie wojny. Tak, właśnie. Ci ludzie lądowali w takich miejscach jak Iran na przykład, Meksyk czy Nowa Zelandia. Afryka, i stamtąd wracali, nie zjedzeni, nie obdarci ze skóry i tak dalej, nie sobie nie powietrze jakoś. W tej chwili nagle dostajemy jakiejś paranoi, słysząc o tym, że ma przyjechać 6 czy 7 tysięcy na 40 milionów. To świadczy o tym, że jako społeczeństwo czy naród jesteśmy jakąś totalną zbieraniną idiotów, których 6 czy 7 tysięcy ludzi jest w stanie przekawać ich na jakąś inną stronę. To jest w ogóle... Czy jakieś plakaty, na których było napisane stanowcze nieislamskiej dzielnicy w Szczecinie. To wszystko jest... Były takie plakaty? Tutaj pan jeszcze chciał coś dodać, tak? Bo nie chcą do nas... Każdy, kto słyszy Polska, to od razu... To jest oczywiste, że radykalizmu nie trzeba szukać jakby wiedzy. Wiedzą, że jest wszędzie, tak? Jak mieliśmy ataki na Orlando i tak samo mamy jakby... patologiczne sytuacje w każdym środowisku, w każdym społeczeństwie, w każdej grupie ludzi, zawsze jakieś patologie będą. Jest 20, będziemy kończyć. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć na zakończenie, że przemieszanie się ras, imigracja, emigracja jest tendencją światową, tendencją dziejową. Kończy się okres narodowych państw i to jest, nie ma, kończy się dominacja kultury zachodniej. I my nad tym ubolewamy, to jest obrona tej naszej dominacji, prawda? To wszystko się kończy, także to jest, że tak powiem, rozum dziejowy w tym wszystkim tkwi. Ja tu tak? Jeszcze taką jedną rzecz chciałam powiedzieć. Wczoraj wieczorem oglądałam program telewizyjny, w którym był pokazany grupa, to znaczy próba, badania przeprowadzone w ogóle. Duża próba ludzi różnych narodowości. I jest jakaś nowa metoda badania genetycznego ludzi. No i poddano tych, nie wiem czy oglądałeś, poddawano tych, znaczy badaniom genetycznym i okazało się, że tu chodzi o tą jakby narodowość. Tak, to jest świetny przykład. Tutaj jest jakaś nadzieja, bo się okazało, że tak naprawdę wszyscy, wszyscy jesteśmy bardzo przemieszani. Być może w tym kierunku ujście, jakby świadomie, można by
ewentualnie dalej kontynuować, bo mi się okazało, że mamy bardzo dużo wspólnych genów i tak naprawdę nie ma tej odrębności, raczej chyba odrębność kulturowa. Także że, no jest jakaś nadzieja, tylko że no właśnie trzeba może no, edukować ludzi. No i tu jest chyba jedyna droga najlepsza w tym. No, no inna polityka to zapominająca edukacja. To też byciu swoim albo obcym ogranicza nas tylko ideologia, bo to stawia palisady, to nas odgradza od tych, których nie uznajemy za swoich. Ten przykład, który pani podała na początku, jest wioska się zroży, bo tam na zewnątrz jest coś innego. A tak zawsze najbardziej w obcym boimy się siebie. Czy to jest podsumowanie? Dziękuję Państwu za uwagę. Ja chciałabym podziękować bardzo serdecznie, że dała się Pani na tak wspaniałe wykłady. A to jest prezent.